dzisiaj dzień energooszczędności w Brikoman Biała Podlaska. Dzisiaj dużo o dofinansowaniach. Ze mną przedstawiciel Be Energy Solution. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dzień dobry, Dawid Matusz. Witam serdecznie Państwa. Czym jest Be Energy Solution? Widziałem już dwóch uśmiechniętych i zadowolonych klientów. Tak, właśnie tutaj pan Jan do nas wrócił, instalacja 2 lata temu założona, więc bardzo się cieszymy, że tak już na początku dnia wracają do nas zadowoleni klienci. Generalnie my jesteśmy wraz z naszą reprezentacją firmy By Energy Solution, jesteśmy tutaj ze względu na zaproszenie władz Brikomana odnośnie programu Czyste Powietrze. Czyli jesteśmy tutaj, pokazujemy naszym mieszkańcom, przede wszystkim mieszkańcom miasta Biała Podlaska, mieszkańcom gminy, jak pozyskać skutecznie taką dotację, jak wypełnić dokumenty, jak wybrać już te efektywne źródło ciepła poprzez piece zgazowujące drzewo, kotły na pelet o podwyższonej klasie energetyczności, pompy ciepła, powietrze, woda, czy też dobór instalacji fotowoltaicznej, aby zmniejszyć u naszych klientów niższe rachunki. Przede wszystkim tutaj od 1 lipca, gdzie idzie te odmrożenie ceny energii elektrycznej. Ile środków łącznie można uzyskać? Drodzy Państwo, mamy trzy poziomy. Mamy trzy poziomy dofinansowania. Poziom podstawowy, poziom podwyższony i poziom ten najwyższy. Powiem w skrócie tak. Największa dotacja jest na poziomie tym najwyższym, gdzie przy wyborze źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła, powietrze, woda o podwyższonej klasie energetyczności, wraz z kompleksową termomodernizacją możemy uzyskać aż 136 200 zł wraz z audytem energetycznym, gdzie nasza firma wykonuje też ten audyt energetyczny i to jest bardzo ważna informacja. Jak Was znaleźć? Drodzy Państwo, w Białej Podlaskiej jesteśmy już chyba marką bardzo rozpoznawalną, ponieważ jesteśmy w trzech mocnych punktach. Przede wszystkim przy Sasie Sidorska 2M i przy Księcia Witolda 19/25, trzecie piętro, Fundacja Czyste Powietrze Plus oraz Janowska tutaj przy cmentarzu. Więc posiadamy, drodzy Państwo, trzy punkty na terenie miasta Biała Podlaska.